Všetci nepi sosia. U sosia by to la penga. Hodina 11, 12, sosia spada. Patrzeć na špitek. A tam kurwa 8, 10 tysięcy. Hans Pelade, tiden der jo misbrukare som vest, der det inspelat samtal och tankar och hur ska jag fixa tabletter och hur ska jag göra. Widzę matkę, widzę wszystkich, widzę te 30-40 lat do tyłu, więcej 5 lat do tyłu, ale wszyscy z tamtych czasów są za mgłą tak. Filmen blir absolut en bomb. Jag räddar mig själv. Där jag berättar, eller bara vara. Det är ganska gripande film. Det är ganska lidande. Och då visar de mig när jag är i kapsulen. Szczęście. Niektórzy uważają, że jak wygra miliona czy 2 miliony, to uważają to za szczęście. To nie jest szczęście. Szczęście to jest to, że człowiek żyje jako tako. Och det är en film som någon borde göra. Niedobrze mi jest, że mi się sam. Za dużo chyba jest wpierdoliłem tych prochów. O Jezus. Co za świnia tak puściła sygnał. Tabletkę zacząłem brać 25 lat temu. 25. Tak na ostro. Jak miałem kręgosłup uszkodzony. Zauważyłem, że z nauk, że lekarz mi wypisał 30 na miesiąc, albo 60 na miesiąc, przykładowo nie. I mi w ciągu pół miesiąca brakło. To już zauważyłem, że coś nie tak się dzieje, nie? Bo bardziej bolało, bardziej organizm się domagał, nie? Jak tam guzik bolało, to psychika działała u człowieka. I tu już widziałem, że jest źle, niedobrze ze mną. Żebym tego nie wpadł w ten tryb, taki jak inni, powpadali przez alkohol, co nie mają mieszkania. I po piwnicach śpią. I nie życzyłbym nikomu takiego życia. Ja jestem niewolnikiem. Ja nie mogę wyjść z domu bez upewnienia się, że ja nie mam ekstra tabletki na wszelki wypadek. Cały czas ten strach, że mi nie wystarczy. Ten wstyd. Ja sobie na to wszystko nie zasłużyłam. Jestem osobą kreatywną, bardzo towarzyską. Wiele razy miałam propozycje odnośnie pracy, gdzie pracowałam jako freelancer, na przykład jako stylistka. Wiele ludzi zawiodłam. Tak przede wszystkim samą siebie.
Tak, tak. Vi tar dem bestikken her. Tak. Det okej med dem. Ja, da sier vi det. Tak, tak. Hør sangen deres. Bardzo dobrze. Nie wiem, ja nigdy się nie zastanawiam, ale czasami się takiego obiadu chcę. A nie, że kombinuję, wiesz, z jakimiś soczkami. Ja robię często obiady. Ty robisz? No ty nie chcesz, umiem spróbować. Tak jakoś wypada, a już wtedy już przeszli. Wszystkiego. To się nie da opisać. No. Ja też byłem czasami okresu tak sił. Przecież ile razy biegłem do ciebie i ty mnie momentalnie uspokajałeś. Nie to, że znalazłeś jakieś wyjście z sytuacji, tylko zmierzyłeś mnie z góry na dół i mówię, no co za problem? No i co? Co? I to było dla mnie normalnie jak terapia. Mama powiedziała, teraz właśnie jak się z nią pokłóciłam, to powiedziała, czemu nie przyjedziesz do Polski? Chodź, ja cię zabiorę do Polski. Ja mówię, mama, czy ty nienormalna jesteś? 13 lat nie byłam. I nie ciągnie mnie tam, czy mnie w ogóle. Było tak, że jestem już tutaj 33 lata. Jak wyszłam za mąż, to jeździliśmy bardzo często do Polski, bardzo. I szpanować, bo to nowe auto, i pomarańcze, i ekskluzywne ubrania, i woziliśmy prezentów i to wszystko. I pamiętam, jak mówiłam do mamy, o Jezu, mama, tak dobrze w domu, nie chcę się wyjeżdżać. A za którymś razem siedziałam i powiedziałam do mamy, oj, mama, już się chcę do domu. I mama mówi, widzisz, ty już jesteś tam. A u mnie, ja miałem jakie to dziwne. Taki uraz do Polski, do tych władz. A. W 1984 przyjechałem. To ty też długo jesteś. Ja już jestem na 150 mg. Znaczy, teraz chcieli mi odjąć... jaki dzisiaj jest piątek? We wtorek. A ja powiedziałam stop. Zamrażamy na tydzień. Nie daję rady. A dzisiaj byłam bardzo króciutko i ze strachu, jak się o trzecie obudziłam, bo ja zawsze już o trzecie to jak lunatyk brałam, nie? Zawsze znaszkowałam. Tadeusz, od trzeciej nie spałam. To tak, powiem ci, że od 7 do 9, ja nie wiem, czy ty znasz ten ongest, znasz. Ja myślałam, że ja zwariuję. Ja chodziłam, gadałam do siebie. Ja wołałam za matką. Ja mówiłam, Jezus, już nie mogę. Jezus, ratunku, ratunku, nie mogę. Ludzie, ratunku, ratunku, ratunku. Budzę się cały mokry, po godzinie nie mogę zasnąć. Muszę wziąć jednego stilnoka. Zasnę pół godziny. Obudzę się znów z koszmarem. Także 3-4 biorę w nocy. Tak i mówię, wiesz, trochę na ten, nie? Ale ja z tym noktów biorę więcej od ciebie. Słuchaj, bo ty w dzień bierzesz. No. Tramadol wpadłam, bo tak dla zabawy. U ciebie tak, nie? Nie. I ty, tak. I ty jeszcze do mnie mówisz, przestań, po co ty to bierzesz? A ja wymiotowałam to, tamto, ale potem właśnie miałam tego lausza. Nie, u mnie tramadol, ty u tego zahaczyłaś. Wielki. Nie wiem. I zobacz, Stilnoct biorę dlatego,
żeby się uspokoić, bo to żadnego takiego nie masz, takiego, wiesz, takiego rauszu. Biorę jak mnie trzepie, żeby się uspokoić. Ale za tramadolem będę całe życie tęskniła, tak jak alkoholik za wódką. Ale się teraz boję, jak powiedziałeś, że oni mi zobaczą, że ja nadużywam Stilnoct, ale oni mnie tam tak znają i tamto, że ja się wytłumaczę, wy tego nie wywalą mnie. No są tableciarze. Pamiętasz, ile razy z takim strachem do ciebie biegłam? Tadeusz, ratuj. Pamiętam. Za co my się tak męczymy? Kosztował 20 tysięcy. Ale to są bardzo markowe rzeczy. Koszule to Ralph Lauren. Bardzo lubiłam. Pracowałam w niej zresztą. Miałam we wszystkich kolorach. Lubię Zary, ale taka jestem bardzo, bardzo. Lubię też dużo szwedzkich design. Którzy są naprawdę, kwalitet jest naprawdę, to widać po prostu. Marc Jacobs to też kosztowało 4,5-5 tysięcy. Pewne rzeczy nie oddaję do second hand, tylko trzymam, bo one są na tyle oryginalne, że one nigdy nie wychodzą z mody. Tylko są, że tak powiem, w dalszym ciągu. Dolce Gabbana. To jest jeden z moich ulubionych. Nie wiem, dlaczego tu mi się Prada nie pisze. Takie piękności. To taka firma. Meissen. Ten też chyba. Meissen, widzisz? Dwie szable. Tam jeszcze trochę srebra. Trochę to taka mieszanina, srebro, złoto, trochę takie stranie w banie, wiesz? Tu nie. Tam widzisz, chyba tam rozentali masę na tą całą białą marię. Aha, tu na dole, zobacz. Na dole. Wszystko poustawiane. Ale okazyjnie wszystko. Takiego rozentala białą marię kupiłem za 400 koron. Moje ukochane perfumy. Coco Chanel. Perfumy, które nazywają się Mademoiselle. Wiele, wiele lat używam. To jest opakowanie w pierścionku, które niestety już nie ma. Chopard Geneva. Był robiony specjalnie dla mnie na zamówienie. Zawsze jak kupuję sobie nowy ciuch, to robię tak zwany outfit. I najnowszy zakup to jest Ralph Lauren, taka linia trochę indiańska, to trochę taka, bardzo mi się spodobała. Troszeczkę znudziły mnie teraz te swetry, wszystko takie gładkie, klasyczne, a ona jest taka trochę lekful. I do tego te spodnie. Spodnie są celowo dużo krótsze, żeby potem zakłada się szpilki i bardzo ładnie się prezentuje noga w tych spodniach i w szpilkach. I to jest mój outfit. I on będzie tak leżał. I potem, jak już go raz założę, to już on mnie nie interesuje.
mogła, to się mnie nie pozbędziesz. Ja bym chciał się pozbyć. Takich dwóch aparatów jak my, to nie wiem, czy ma mężczyzn się znalazło. Bo to jest tak samo u ciebie, z tym jak u mnie, że się spierdoliłam w to i wiesz, to w głowie siedzi, nie? Tak. W głowie siedzi, pisze wyraźnie, dziewucha jakaś pisze, że wyszła z tramadolu, ale mówi, miała takie poty, że w sekundę się robiła mokrusieńka. No ja sobie myślę, witaj w klubie, nie? No, no. Trzeba się ograniczyć z tym gównem, ale ja muszę wytrzymać do 19. Muszę. Ja proszę ciebie o pomoc. No jaki, jaki? Najmniejszą ilość, żebym tylko wytrzymała. Jaką mam pomoc, a choć dam pomoc. A nie. Nie, nie mam innej pomocy, to się nie da. Nie. No dobre, to dobrej nocki życzę i do jutra. Nawzajem, no. Buziaczek. Pa, pa. Mamy radę, pa. Jakaś ty pierdolnięta kobieta. Jakaś ty pierdolnięta, żebyś ty wiedziała. Ale ja nie wiem, co ja zrobię. Ja nie wiem, co ja zrobię. Jeśli Tadeusz teraz nie załatwi, to ja już nie mam pomysłu. Ja naprawdę dałam pieniądze, jak, wszystkie, jakie miałam. Tak, troszkę tak, tak, trochę tak, trochę tak, trochę tak, trochę tak. No. Mój syn jest przyzwyczajony do potwornego bogactwa. Jest rozpieszczony o to, o to. To jest nasza wina i on po prostu nie zna słowa nie, że nie ma pieniędzy czy coś. Ja mu sama 4 samochody kupiłam. Ale... właśnie jak mi było tak źle. No, to jest też abstynencja teraz. Uciekła mi myśl. Nie pamiętam, co powiedziałam. To było... Dlaczego? Nie patrz teraz na forsę. Dla mnie weź. Ja biorę na moją odpowiedzialność. Słyszysz? Proszę cię, Tadeusz. No. Bierz wszystko. Wszystko, nie przejmuj się. Damy radę. Tadeusz, damy radę. Będziemy przynajmniej w głowie się uspokoimy i pomyślimy coś dalej. A może ona się uruchomi jutro rano czy w nocy. Dawaj. Dawaj. Chodź. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, bo naprawdę to ważne są tylko dni, te, na które czekamy. Ale dla mnie w tej chwili to jest ważniejsze niż jedzenie. Ja po prostu muszę się uspokoić, żeby zacząć logicznie myśleć i coś wymyśleć. Ale czuję w tej chwili potworną ulgę. Potworną ulgę. Za chwilę przestanę cierpieć. Mam straszny ból głowy. Jeśli to są te w takich kapsułkach, to ja je lubię o tyle, że one nie działają od razu. Tak. Ale za to efekt jest wydłużony, wiesz? A te, które są takie zwykłe, setki. No, każdy ma jakieś swoje przysmaki. Tadeusz woli inne, ja wolę inne. A teraz jestem zadowolona, bo się podłamałam. Nigdy... Zobacz, ja tak strasznie cierpię, wiesz? Mam takie bóle w mięśniach. Ale ja już czuję ten wewnętrzny spokój, wiesz?
jest tragedia. Ten człowiek, ten dealer, czy tak się nazywają w Polsce ci, którzy sprzedają narkotyki, ten dealer to po prostu zdar z Tadeusza. I Tadeusz nie, mówiąc ze mną, tego nie mógł przegryźć. I to jest, ja teraz zrozumiałam, że to nic jest, co myśmy dostali. Dlatego mówię, że dealerów to zabijać. Oni tyle nieszczęścia, tyle nieszczęścia. Ich i lekarzy, którzy narkomanom i takim, co wstawiają im 500 albo 1000 pod stołem, wypisują recepty. Ten sam moment przełykania, to już, ja wiem, że będzie dobrze. A ja wiem, ja tak strasznie kocham życie, mimo że chciałam popełnić samobójstwo, że mi się wiele rzeczy zawaliło, helta propos teraz. Tak kocham życie, jestem taka silna, że ja wiem, że ja z tego wyjdę. Ja już eksperymentów więcej nie będę robiła. Zrobiłam teraz, padłam, czekam tylko na mojego lekarza. Muszę być silna. A teraz już się zaczynam znowu denerwować, że Tadeusza tak długo nie ma. A Tadeusz jest taki chwiejny. Ja dopóki nie będę miała tych tabletek, już w tej chwili, najpierw było to uczucie ulgi. A teraz nie wiem, co on zrobi. Tadeusz. Ja bym nie wiem. Ja wiem, ale ja nie wytrzymuję już. Masz. Wiem, że... Kurwa, płaci ci do pieniędzy. Wiem. Takie coś znalazłem. A to narkomanowi wypadło. Wypadła mam kupa pieniędzy przed... Jest. Przed mobilio. I głupi szwek stanął i zbierał 500 dawał. Masz to teraz. Nie, ja nie chcę. Tadeusz! Połóż na stół, ja nie chcę tak. Połóż. Nie będę się kurwa tak odłuczał. Co jest? Ja się nigdy nie odwyczaję tak. A od tego nie możemy uciec od razu. Utnę. Przecież to jest jakiegoś dziarstwa, to już... To ja ci powiedziałem, że nie biorę. Ale nie ja ci mogę tak dalej żyć. Tadeusz, kochany, ale tego nie można tak trzasnąć o stół od razu, rozumiesz? Nie. Tadeusz, a nie możesz sobie wziąć, chociaż ja cię tylko biudam na raz, żeby ci trochę, żebyś mógł zebrać myśli. Masz tutaj. Jedno. Nie. Ja nie więcej obierzę. Słuchaj, damy radę, bo musimy. Do 300 koron płacił za chuj. Tak. We mnie się wszystko trzęsie. Schowaj to, żebym tego nie widział w ogóle. To tylko tą jedną jeszcze weź. Masz wodę? Nie chcę, ja bez wody bierę. Masz, ale to jest przecież kapsułka. Nie tego jej. Popij to, weź. Ja przez wodę bijem tabletki. Co? Nie chcę wody. No i co dalej? No długo to starcza? Ja powiedziałem, że nie będę brał gówna, żeby ratować gówno. A to były... Albo se w łeb strzelę, albo niech mnie biorą leczą. Ale już zaczyna być ten strach, a co dalej? No nic nie czuję, nic!
profesor ginął. Kurwa, jego matka. Skriver du om uten av medisiner? Nei. Hvorfor ikke det? Den er ikke skrivet. Hvorfor skriver du om ikke ut medisiner? Aha. På sov, natten, still nok, og tramadolen, og hva heter den andre? Oxycontin, og fluconazol, og på blokkvik. Oxycontin, ja. Ja. Ja, det är allvarliga saker, det är rena knarket. Du skulle dra ner där, va? Var det inte jag, så? Jag frågade till denna doktor på min kropp hela ont. Det är inte göra fel. Jag som ätit Tramadol och Oxycontin. Nej, det har... Hela livet, det har ont. Det var så. Nu skriver jag ut läkemedel. Ja. Som jag skrev ut sitt. En april, har du det? Behöver du det? En april, den är på blocktrycket. Ja. Behöver du det? Jag har några stycken. Inte... Du behöver inte en del nu? Nej, jag har. Det var tre paket jag har. Jag har flickor. Flykanasol har du också? Inte mycket. Nu tar vi en paket sen. Tramadol skriver jag ut där då. Ja, ingenting jag har tramadol. Va? Ingenting jag har tramadol. Tramadol, ingen stilnog, ingen. Oxycontin också, ingen. Tramadol retired Actavis. Eller tramadol hexal. Vad är det du ska ha? Den som sitter i... Vad heter den? Retard. I plasten som sitter i... Jag vet inte vad heter den. Ja, det vet inte jag heller. Inte hårt. Är det still något? Behöver du det? Ja. Fajne powietrze. Oxycontin to jest 100% narkotyk, tramadol to jest 100% narkotyk i stilnok to jest 100% narkotyk. Tylko trzeba umiarkowanie brać. A już jak wierzysz, to już musisz brać całe życie. I się nie odzwyczajesz od tego. Napisała SMS z Indii. Jak się Tadziu czuje? Jak ty się czujesz? Mam potworny ból głowy. Jestem w skali 0 do 10. Jeśli chodzi o abstynencję, to chyba max jestem. Nie mogę w ogóle zebrać myśli. Miałam atak agresji w domu, gdzie zaczęłam kopać ścianę. Jestem pewna, że tutaj już jest na mój temat coś mówione, że ja znowu jestem agresywna. Nej, det är en team från Polen och det är en dokumentär. Filmen blir absolut en bomb. Det är
Ja redan själv. Nej, det är mitt liv som tablettmissbrukare. Okej. Det är ganska naken historia. Ja, det går verkligen. Ja. Inte bara det, att bli helt plötsligt kanske känt i hela Sverige och halva Malmö kommer säkert tuppa av. Då har du inte hemligheter längre. Jag gör den här avgiftningen. Jag är ganska naken. Det kommer inte finnas någonting i urinen. Okej, jag tänker inte ljuga om någonting. Nej. Och det är bra att du inte ljuger om någonting, för att du ljuger ju för dig själv. Klart. Vad skulle... Precis, du måste vara ärlig mot dig själv. Nej, men vad skulle vara meningen i det hela? Nej. Det är bara att därför jag lider. Ja. Jag lider jättemycket. Den missbruk som jag hamnade nu, eller återfall, det är den grövsta och värsta av alla. Är det någon nedtrappning igår? Idag? Ja. 26, ja. Ja, då får jag frysa. Det går inte. Här är skrivetiden. Tramadol. 3 dagar, 4 tabletter. Stämmer. Det ska vara 12 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mm. Vad bra. Okej, ha tack bra. Så jättemycket. Det har ordnat sig. Kazali mi oddać mocz. I albo będzie to taka analiza szybka, albo wezmą to do central labet i rozłożą to zupełnie. I wtedy widzą do tyłu wszystko, co jadłam. Chcieli mi odjąć następny. Ja powiedziałam stop, zamrozić, bo ja w tej chwili jestem... Ja się boję o samą siebie. Muszę zrobić wszystko, żeby dać radę być odtrutą poliklinicznie, ponieważ tam jest piekło. Historia mojego uzależnienia lekowego pomoże może innym dać sobie radę z tym pijanego, agresywnego pacjenta, gdzie Tadeusz i co chciałam powiedzieć, to jest właśnie to. Zaczynam się bać o siebie, bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Nasz wspólny znajomy zjadł 60 bardzo silnych tabletek nasennych. Jon Waldenströms Gota Schuttinie, eller ja, Schuttinie. Hallå? Schuttinie. Gamla alkoholkliniken. Ursäkta, jag ringde fel. Zadzwoniłam do Sztokholmu. Ja teraz jestem... I ja tak strasznie cieszę się, że za chwilę siądę. Siądę... Wezmę tabletki i będę mogła... Będę normalna. Jest w tej chwili wszystko obojętne. To jest też agresja straszna. Gdyby on do mnie coś powiedział, to... Det var inte meningen. Han filmar mig, men jag stod... Ja, det gör vi. Jag väntar på taxi. Jag förstår. Det är okej.
taxi, jag får lov att... Ja, men gå bort en bit och så ber du ta. Ja nie wiem, co to, czym to się skończy. Ja wiem tylko, że żeby mnie krajali. Ja po prostu... Taksówka zostanie... Amen. A ja ich w dupie mam, tych kurwów arabskich, zakutwanych psów. Się kręci, nie umie nic się kręcić. Więc idzie na praktykę gdzieś na wioskę. I pełno ludzi, a ona będzie się kręciła w kółku. Może jest dobra kobieta, ale nie ma praktyki. Choć zmęczony jest. Ja się zagubiłam. Ja nie wiem. Ja zadzwoniłam do mojej matki, która jest moim najlepszym przyjacielem. Na którą tak strasznie czekam. Którą wyzwałam tak strasznie. I ona mi powiedziała, dziecko, ja ci nie mówiłam. Ja muszę mieć operowany rozrusznik. Miej trochę litości dla mnie też. Nie mogę przyjechać dzisiaj, jutro. Ja mam 77 lat. A ty tylko chcesz, żeby wszyscy robili tak teraz, już tak ma być. Ja już teraz się boję, jak przyjdzie ten czas, że matka umrze. Że tak długo, jak będę żyła, będę miała wyrzuty sumienia. To jest totalna sekcja zwłok. Dlaczego ja to robię? Chyba dlatego, że... Dużo na ten temat dyskutowaliśmy, ale ktoś tą robotę musi zrobić. Ja mam teraz od pewnego czasu taki dziwny zwyczaj. Jeśli idę gdzieś wcześniej rano, a z reguły dzieje się to soboty, niedzielę akurat to taki, to oczywiście walają się butelki po winie, puszki, no i oczywiście karty puste po lekach. I teraz moją taką ciekawostką było, co Malmö je. I Malmö je to samo, co ja. 99% je tramadol. Tak wygląda moje życie po uzależnieniu tym lekiem. Zawsze ciężko jest, jeśli teraz, pomimo tych wszystkich strapaców, zdobyłam te leki, mam te leki, to jest... nie za dużo, bo
bo jak wezmę za dużo, to znowu w drugą stronę. A ja się chcę tak nabrać. A jeśli chodzi o... Ja w ogóle nie mam zamówienia. Ja nie mam w ogóle torby z tramadolem. I to nie dostanę? Nie. Nie zrobiłam. O tak, to, tak ja funkcjonuję, wiesz? Prędzej czy później ten koniec jest już na ulicy. To jest spirala. Zaczyna się walić wszystko, bo trzeba wszystko kupować. Każdy dzień jest taki inny, taki inny, taki... taki inny. W ogóle jest tak dziwnie. A to z mojej winy się stało, wiesz? Bo chodziłem do tych skurwysynów, prosiłem, żeby te progi by wymienili, bo to były te stare progi, takie były kiedyś. I siedziałem tam w tamtym pokoju i coś robiłem przy stole tam. A babcia się zapominała i zawsze stała za uchem i powtarzała to samo ciągle. A tadziu to, tadziu tamto, tamto, a wiesz? I za chwilę to samo, mówiłaś mi mama. Mówiłaś mi mama. Ja tak siedząc koło tego stoju, ona zaszła z tyłu i znów mi tam zaczyna gadać. Daj mi do cholery spokój! Tak obróciłem się w jej kierunku. I te biedactwo cofnęła się i pięto zahaczyła i uderzyła i upadła na ten, na korytarz. I pękło jej te biodro. Przyjechało pogotowie, bo zaraz dzwoniłem. Zbadali. Złamane, pęknięte. Do szpitala je zabrali. Czym ja do dzisiaj żałuję tego ruchu mojego. Ale po co to? Takie rzeczy mówić.
Ja bym mógł iść tam do niej na cmentarz i spać, chyba. Nie tu się boję cmentarza. Cmentarza nie ma co się bać. Ludzi, nie ci, co żyją. Bo na cmentarzu nic nie zmarli, nic nie zrobią. Tylko kurwa żywi. Najgorszym. Człowiek dla człowieka najgorszy jest żywy. O kurwa, tym poleciałem. Ja, halo? Halo? Ja... Obejrzałem medycyn. Tramadolen, elercytadon. Hank, ja, pomądak, o waskaduje Jora pod ten filadogar. Jo, chemta, kniwa rokomot i apoteker. O ja muszę den pacheden medycyn. Jo, stura un pochela kropel. Jo, men alltså, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Var det inte så att det var någon som ringde? Jag kan inte tvinga en doktor att skriva ut recept. Så kommer du bara Adam jobba på den kliniken eller annan doktor? Jobba också. Adam. A andra doktor finns inte? Så han skriver några stycken? Nej, det är någon annan doktor. Vill inte skriva ut några recept. Jag kommer till apoteket, jag måste ha medicin. Ja, jag vet inte vad ska jag göra. På måndag, jag har ont hela tiden kroppen. På måndag, jag är död. Jag vet. Tack, hej. Hej. Ja sobie albo odbiorę życie, albo pójdę do apteki i... Co to powiesz, nie? Bo ja już z bólu nie wytrzymuję, są granice. Defins grenze. To nie jest de inte mit fel at han min lekare po semester. Defins andra lekare. Szkoda moich nerwów. Powiesz mu tak. Oboje, ja nie będę. Ale jak słuchaj, ja ci powiem. Boże. Po całe mnie w chuja, ty kurwo. No ty nie rozumiesz, że... Czy ty nie możesz zrozumieć? Proszę cię o jednego, Boże, jeden. Zdrał cię na umrę. Kurwa, super wyjebana mać. Co? Nie chcesz? Białego chcę. Kurwa. Z tobą to jest trzy światy. Białego sobie z tym weźmę. Pan odbił mi dałeś? Tak. Musi poczekać chwilę. Będzie złaził i kręcił mnie, że kurwa. No to ja idę do domu, bo ja już... No to co, jak pójdziesz do domu, to ty myślisz, że wygrasz na tym? Bo w domu masz? Nie mam w domu. No. Ale ci proszę, naprawdę... To ja ci dam jedno, ale ci nie dam więcej. No... Bo ja też nie mam.
To jest już to. Nic, co ja kurwa nie będę mógł zostać. Kurwa! Kurwa, z ciszem to ja wiem, bo... Trochę do pasu wymusałem. Jest na cygatku? A tu się zamulujemy. Ale wyraźnie z tym chłopotem mi się wypalał. Idziesz, idziesz. Jasna, kurwa, mi się wydziela się. Przepięta, świąszy, stałopista. Kurwa, barania, wie. Nie, ciągnę. Oj. Tam nie, szybciej tu w tych przerwach. A gdzie ja szukam? Po kolei jadę wszystkie. Tam nie znajdę. To jest dziwne, że nigdzie żaden nie stał. O Jezus. A ja już mam. Ja to mam. Nie, pa. A. Kurde, czekaj. Śmieć, a kurwa. Śmieć. Nic tak zwany lot. Nie. Tak. Jak ja znalazłam u mnie trzy. Do tej pory to już by znalazłam. A, bo tu jest dziur. O! To tak głęboko nie wchodzi. Ty byś zgubiła na hotelu? Kurde. Chodź, ty najwięcej lubiłeś. Połamiesz mi potem. To zrobimy. Jeśli było tu, to... moje... miejsce. To jest po prostu niemożliwe. Fjurton 03. A, de Pasa Rutmerk. Wielkim blat. Tak, Ja bym z Fronseder Wern, de Fjurton 03. Tak, hej. Dzięki Bogu. Ile nocy przepłakane? A ty myślisz, że u mnie nie były noce przepłakane? U mnie też były noce. Jaka tęsknota, żeby chociaż go wziąć za rękę i przytulić. Kiedy odchodził ode mnie teraz to
Pytałam się, synku, co ja ci zrobiłam? Staram się robić dla ciebie wszystko. Dlaczego? I nie odpowiedział mi. Tylko on odszedł. On dla mnie jest dalej małym Aleksandrem. Mam po prostu tą przerwę, kiedy go straciłam. Ale po prostu nie chcę. Ale to nie tylko chodzi o tabletki. Absolutnie nie. To jest po prostu jego ojciec, który po Aleksandra odejściu nastawiał go do mnie bardzo negatywnie. Nie ma drugiego takiego uzależnienia silnego, jak uzależnienie lekowe właśnie od leków. To jest ciekawe w tej chwili, bo ja zaczęłam z kolei mieć kontakt z moją matką taki, że dopiero teraz od kilku lat zobaczyłam, to ta cudowna, starsza, piękna pani dla mnie robi, że ja jestem jej chorobą. I zawsze mówi, Krysiu, twój syn ma dobrze. Zawsze sobie to mów. Twój syn ma i dobrze. A pomyśl, co ja mam powiedzieć, kiedy widzę, jak ty cierpisz i nie mogę ci pomóc. Włożyłaś na fleczkę? Co? Rachunek tu włożyłaś? Ty włożyłeś do portfela. Ja ci dałam i masz u siebie w portfelu. Pieniądze i rachunek. To mi nie chodzi, czy... Mercedes wieku, kurwa, przyszłości. O Jezus, Jezus, co to życie warte nasze. Ile tam duży, kurwa, wchodź w tą dziurę. To jest przejebane kłódka. To jest francowata. Suka, kurwa! O Jezus. O kurwa. O krowa niebieska. Nie dogonię cię. Co? Nie dogonię cię, myślisz? Dogonię. Jag har använt den. Kristina. Ja. Ta det där aventena. Ja. Aventena. Ty ją używałeś. Skąd? Założyłem, spodnie chciałem założyć. Han sa att han provade den hemma. Ja. Därför han skulle på en bröllop. Ja. Och det gick inte, alltså dam
långa. Ja, 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 ja. Men den är alltså den ser använd ut. Ni ser den är, alltså den här kan jag inte sälja om igen. Den är smutsig där. Ta torba pierdala na brudna była. Ser du den är spodnie schowałem. Den, alltså den är använd. Nej, jag kan, alltså jag kan inte sälja om den alls. Alltså nej, jag förstår. Kurra till torbe och brudgiva. Våra butiker har allt du behöver i presenttider. Mm. Dessutom har vi haft 10-20 år. Så att du alltid ska hinna koppa i lugn och ro. Tyvärr. Kan du fråga chefen? Chefen är inte här. Jag ska prata. Det här är på semester. Annan. Han kommer på måndag igen så du kan komma då tillbaka. På måndag kommer han klockan 10. Jag kommer på måndag klockan 10. Ta med denna och ta med Nej. Hur ska du visa annars till chefen? Ja. Ja, ta med det. Kom tillbaka måndag med detta. Det är bara att stanna i namn på den. Du måste ju ha med dig den om du ska prata med du, chefen. Du, lätta. Jag mäter bara, sitter i byxorna. Zastav to. Jag kommer på måndag. Till chefen. Du garanterar det passa. Du mäter. Men gobro to obchodzi tam twój szef. Ja miałem spodnie w środkach kładę to tego, a worek był brudny. Kurwa stara. Się wkurwiłem. Nakręcona jesteś. Jest środa, witam w środę. Mamy bardzo dużo wspólnych tematów. Ojojo. Czasami chyba tak, że ja siadam przy jego tatorze. Jaka los! Co tutaj? Iiii! Reżyserem polskim jest jednak ważny. Wtedy ćpałam tramadole. To znaczy tramadole mi dobrze robią. Dobra, zobacz co mi zostało. Dlatego mówię, że dealerów to zabijacz. Oni tyle nieszczęścia, tyle nieszczęścia, ich i lekarzy, którzy narkomanom i takim, co wstawiają im 500 albo 1000 pod stołem, wypisują recepty. Obiecali się, idź, chodź. No, ale ci proszę, naprawdę... To ja ci dam jedną, ale ci nie dam więcej. No. Wydra. Też nie mam. Ale ja wydra, ale jak ty się ze mną kłócisz zawsze. A jak nie masz, to co? A zawsze masz. Kurwa, no Krystyna Janda. Twoja miłość. Halo? Nie, ja Krystyna Janda. Ale jaki obłędny. I te, lubię te takie właśnie, że to jest obłędne. To jest obłędne. Ja miałam kochany, do przedszkola chodziłam, a ja już wierszyki w hali dla 2000 osób mówiłam. Dzień dobry, nazywam się Krysia Ziarnkowska. Nie będziesz? Słuchaj. Babcia zawsze chciała się mną pochwalić, jaka ja tu mądra, to ja, żeby ją, żeby ona ze mnie zaczęła mówić, Krysia, ty już nadal tak mówić tak, to ja tak stałam. Dzień dobry, nazywam się Krysia Ziarnkowska, chodzę do 6 klasy, umiem tańczyć, śpiewać i tak śpiewałam tam jakąś piosenkę, tego i siadłam i już był spokój. Jako zawsze musiałam śpiewać piosenkę. Kurwa, ja bym tak. Huk granatów przeszył niebo, opadł w deszczu krwawych róż. W każdym razie ten talent w podeszłym wieku to już, to mogę powiedzieć, że mi się przydaje. I tak. Nie. I lekarze też. Nie, Krystyna, nie. 4 propowane, nie 5 propowanych. 4 propowane, nie 5 propowanych. Dozę poranną antena. To tej dozy ona już dawno gdzieś zginęła, ta poranna. Shaking Stevens. 5 minut posiedzę już. Nie ma problemu, wszystko jest okej. Okay.
Boże. I pamiętaj, że gdybym ja mu teraz to dała, doszło do transakcji, to on jest na 100% pewny, że on powie, że te cztery ja zjadłam. Ci powiem, jaki będzie ciąg dalszy. On powie, że to ja. A kurwisko zapomniało, ile ono u mnie zjadło. Garściami pierdolała, aż dźgała. Nie chcę znać. Nie chcę. Nie, z kurwami to z daleka. Bo kurwie plujesz w gębę, a ona powie, że deszcz pada. I przede wszystkim strasznie kręci. Tak kręci, że aż się sam kręci w to wszystko. I wtedy już łapie się na tym, że po prostu coś się tu nie zgadza. Szmata jedna. I wszyscy ją wyganiają, nikt ją nie lubi. Nikt, bo to jest oszust. Tadeusz zawiódł mnie. Bardzo. Trzeci raz. Dlatego zrywam z nim całkowicie znajomość. Nie chcę jej znać. Nie chcę. Już nie będę tak pokazywał. Bo nie, ja się bronię przed narkotykami, a ona będzie mnie tu pierdalać, że ona kończy ze mną. Koniec. To była taka ogniowa próba. Weekend i ty okien koma. Do komerio się raz ej. Okej, hej. Walimy do Saida. Ja na krechę biorę tabletki i pierdol Jehowy. Jak mi da, ale on 10 koron bierze, a ja go muszę na figo fago. On łaski mi nie zrobi. Ale nie wszystko ma. Będę w środę płaciła. A. Jeszcze raz, przecież umówiliśmy się, Józef. Ale to na 19 mówiłaś. Ja jestem taka, że 100%. No kurde, żebym ja później nie wpierdziulił się, bo ja od syna w roku nie paliwo. Józek, patrz na mnie. Ja, kurde, nie patrz mam, na mnie. Nie mam... Ty mnie w takim razie nie znasz. Józef, ja ci w tej chwili teraz dam stówkę. No dobrze, Tadziu, no. Ja w środę się z tobą rozliczam. Okej, dobra. Co 3 dni. Dobra. Ty po takiej otruce to... Jeszcze myślę, że z jedno zapną, ale... Ci załatwiał Jehowy, bo ten więcej nie zna. A, wiem. Boże. Jedną tabletkę, duszę diabłu, a jak ją już dostaniesz, to mówisz, no Boże, przecież ja sobie z wszystkim poradzę, w czym jest problem? I to jest takie straszne, ale w momencie tego głodu,
tej abstynencji, to Sylnok jest lekiem bardzo silnie działającym, to ja czasami kulałam się po podłodze. Nie mogłam wytrzymać, żeby już zaczął działać, Dostałam dwa razy ataki psychozy bardzo poważnej. Miałam taką bardzo piękną francuską porcelanę, grubą taką, do Lexopa, zupy cebulowej. I wycierałam to i w pewnym momencie coś mi się tu pstyk i zaczęłam to trzaskać o podłogę, to było wieczorem. Ja zdjęłam papcie i zaczęłam chodzić po tym, także miałam całe nogi we krwi. A ja mówiłam, teraz mi dobrze. A potem przyszła mama, wzięła mnie za ręce. Poszła ze mną do sypialni, położyła mnie, zamknęła oczy i trzymała mnie za rękę. I właściwie całą tą walkę staczasz samą, a masz do pomocy nie personel szpitalny, a pacjentów. Panienko Boże, pomóż mi przeprosić moją mamę. Panienko Boże, pomóż mi przeprosić mojego tatę, braci i siostry. Panienko Boże, prowadź mnie dobrą drogą, abym nie robił więcej grzechów, głupot jakichś. Po prostu, żebym lepiej żył jak normalny człowiek. A za to, że żyję dzisiaj, to chyba musiałeś mieć, Panienko Boże, nade mną opiekę. Te wszystkie grzechy serdecznie żałuję, Panie Boże. Proszę o wybaczenie moich najbliższych. Widzę siebie zdrową. Widzę siebie zabezpieczoną w pewien sposób, ekonomicznie. Ja często jestem na ulicy traktowana jako ktoś. Ja byłam kimś, ale teraz nie jestem kimś. Tylko, że ja stwarzam pozory. Czasami samotność boli, a jednak chcę być sama.